ja tutaj siedzę, słuchajcie, drugi dzień jestem złachany, zamiast tłumaczyć gry, to mi cały czas mówi, co ja wam, to mam do was mówić. Także to jest straszne. Ja ostatni raz to się. Jestem tutaj złachany, drugiego dnia granicy, na godzinę przed zakończeniem całej imprezy. Dopiero dał się namówić na rozmowę. Jest świetnie, bo jest bardzo dużo osób i chcą grać w różne fajne gry. Między innymi chcą grać na skrzydłach oraz w inne rzeczy. Kiedy mam tu nagrywać? Już nagrywamy. Nie włączymy tego. Adam. Dobrze, to był Adam, nasz operator, który... To był nasz środkowy center rozgrywający Kotelberg. Bez głowy. To. Drużyna Rebela na Galicji w składzie trzyosobowym, z nową twarzą, której tak? Nie widać. My jesteśmy rezerwową reprezentacją rebelową. Wybraliśmy sobie następujący skład. Była moja żona Jola. Była? Nie, ona jest moją obecną żoną. To jest moja pierwsza żona Jola. To widzieliśmy po raz pierwszy. Tak, ale oprócz tego byłem ja oraz nasz nowy, niezastąpiony center rozgrywający środkowy, który, uwaga, pokażę się. Chodź, zobaczcie. Tutaj. Ej, ale ty miałeś pokazać napis na koszulce. Bez głowy. O, właśnie, on jest taki, bo on jest bez głowy, widzieliście go już. Poznajcie Adama, ja czasami opowiadam o Adamie, który tak dzielnie obsłużył pocztę planszówkową, wysyłając wszystkie paczki, pakując je do was, owijając, nie w bawełnę, ale w worki. I to właśnie to jest ten człowiek, który zgodził się na tę szaloną akcję wysłania tych wszystkich paczek. Dobrze, do rzeczy. Wydawnictwo Rebel i jak zwykle potraficie zaskoczyć, czyli jak kiedy gdzie inni grzeją hype przez wiele tygodni i miesięcy, tak wy mówicie, o, patrzcie, wydaliśmy. Wydaliśmy na skrzydła. Nie, dobra, to było akurat hype'owane. To było hype'owane, ale teraz uwaga, jak ty się nazywasz? Adaś. Adaś, podaj nam grę, nazywa się Labirynt Słów. Prosimy o nią tutaj. Labirynt Słów. Gra, w którą dowiedziałem się o niej 2 dni temu i od razu w nią zagrałem. I ona już wyszła. Ona już wyszła, ona tak znikąd wyszła. Nie wiem, czy pamiętacie, był kiedyś taki czarny piątek, kiedy Rebel postanowił z wiadra wylać wszystkie swoje zapowiedzi na pierwszy kwartał, a nawet na pierwsze półrocze tego roku. I tam troszkę zginął Labirynt Słów, ponieważ pojawiły się inne wielkie tytuły, jak Everdell, jak Welcome To, jak Na Skrzydłach. A Labirynt Słów jest kapitalną, imprezową grą, połączeniem, myślę, że unanimo, z tabu, gdzie musimy podpowiadać hasła w naszej drużynie, ale wcześniej na te słowa zostały zastawione pułapki przez drużynę przeciwną. Słowa, których nie mogę użyć. Problem polega na tym, że ja nie wiem, co to są za słowa. W związku z tym muszę omijać niewidoczne pułapki i za chwilę w nie wpadam. Jest to gra drużynowa. Gramy jedna drużyna kontra druga drużyna, jak w tabu, ale to jest właśnie tabu w klimatach fantasy, tak. Dungeon Crawler to się nazywa. Dungeon Crawler. Tak, jest. No i idziemy przez salę z pułapkami i teraz będę opowiadał w konwencji gry. Tak. I tam jest, wchodzimy do sali i drużyna przeciwna na przykład założyła nas 5 pułapek, czyli 5 słów zapisali, których nie wolno użyć, ale jest ekstra specjalna pułapka, apka i teraz, eraz, nie mogę, mówić i mówić inaczej, ej, niż, iż. A jest inna klątwa pułapka, która mówi, że zanim zgadnę, muszę powiedzieć, chyba zjem własną czapkę, jeśli nie jest to i dopiero mogę powiedzieć hasło. Są takie pułapki słowne typu, musisz powtarzać ostatnią sylabę, albo... Przed odgadnięciem musisz powiedzieć jakąś sentencję. Tak? Albo wszyscy mają zamknąć oczy, ten opowiadający i ci zgadujący, i to naprawdę jest crazy, oczywiście druga drużyna się śmieje, więc z gier takich... Znaczy, bo tabu to w ogóle zabiła ta gra dla mnie, tylko ja się boję, czy ludzie się dowiedzą o tej grze. Ależ oczywiście, że się dowiedzą dzięki tobie. Za to serdecznie dziękuję. I ja chciałem powiedzieć, dziękuję bardzo Rebelowi, gdyż ta gra trafi do poczty planszówkowej. Chyba nie będzie do wygrania, jeszcze nie rozmawiałem z Markiem od was, ale... pogadasz, to się na pewno zdarzy. Ale wiesz co, naprawdę jest to superowska giera. Tutaj bardzo sympatyczna pani do nas podglądać, ale już co ciekawe, na końcu każdego labiryntu jest specjalny potwór. Tak, ten potwór to jest znowu pewna zasada, według której musimy rozwiązać ostatnią zagadkę, więc mnóstwo fajnego kombinowania, a tak naprawdę zabawa w podpowiadanie rozsądne słów. Bardzo, bardzo polecamy. Tak? Z klimatem fantazy, biorę to. Jest świetne. Ale jak to? Drugą już wczoraj jedną dostałeś. Nie, no nie dostałem, ja tylko dostałem do poczty planszówkowej. Dobrze. Poniedziałek, godzina 12, to jest najważniejsza pora w tym tygodniu. Dlatego, że o tej godzinie równocześnie na rebel.pl na fanpage'u i na Kto Wygrywa będzie zabawa o grę superową, niezwykłą. Grę, która na początek cieszy oko bardzo, a jest to gra Na Skrzydłach.
Tak, angielski tytuł Wingspan, wydana przez Stonemaier Games, takie wydawnictwo, które możecie znać z takich gier jak Charterstone, jak Viticulture, jak Sight i kilka innych naprawdę duże, duże, eleganckie tytuły. Ja powiem tylko tyle. Jak zobaczyłem tę grę, no to przede wszystkim urzekła mnie, to jest, myślałem, że to jest Rybitwa, ale to nie jest Rybitwa, to się jak się nazywa, pamiętasz? Jestem na to pytanie przygotowany, już Ci odpowiadam, poczekajcie chwilę. To ja będę opowiadał. O tej grze dowiedziałem się oczywiście z BGG, ale o tym, że jest to bardzo dobra gra, dowiedziałem się z Wola Wojtka, który ma tę cechę, że mimo że pracuje w jednym wydawnictwie, to opowiada bardzo dobrze o wszystkich grach wszelakich wydawców, jeśli te gry mu się bardzo podobają. A tę grę umieściłeś w swoim top 9 2018 roku. To był top 12 akurat 2018 roku, ponieważ ja postanowiłem, że nie będę robił tak jak wszyscy, tylko zrobiłem piramidkę. Piramidka była złożona z 12 tytułów. Ale co, że to jest między 10 a 12? Nie, nie, jest między 4 a 6, mam wrażenie. Czyli ewentualnie 6, między, tak, między... Top 6, Wojtka. Byłem bardzo tej gry ciekawy i zagrałem w nią w czwartek, pokazałeś mi ją. O tym opowiem za chwilę, a teraz Wojtek wam opowie, jak w to grać, a ja będę pokazywał elementy tej gry. Super, rozumiem, że to jest ten moment, kiedy muszę na tak zwanego zupełnie na sucho z partyzanta opowiadać o grze, ale spróbujmy. Tak, zupełnie. Słuchajcie, każdy z graczy posiada swoją własną planszę rezerwatu ptaków, w której będzie mógł przechowywać i zagrywać karty ptaków. Każda z kart ptaków posiada miejsce, gdzie może wylądować, koszt zagrania, dodatkowo punkty zwycięstwa i bardzo ważne, specjalną akcję, którą będę mógł wykonywać, ilekroć będę odpalał akcję związaną z rzędem, na którym położyłem taką kartę. Ciekawostkę przyrodniczą na końcu, która jest nieistotna, ale dodaje klimatu. Jest przesympatyczna. Słuchajcie, dzięki długim palcom sułtanka może bezpiecznie przechadzać się po liściach lilii wodnej. Czy wy to wiedzieliście? Sułtanka po liściach lilii wodnej. Nie miałem dla tego pojęcia, a ty na pewno nie wiedziałeś, że poświerka czarnobrzusza między rokiem 1936 a 2015 gatunek ten stracił aż 82% swojej populacji. W tym tempie do jutra go nie będzie. A czy ty wiedziałeś, że żył raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej? Słyszałem to z pieśni. A zaraz, bo to jest koliberek, to coś innego. Słuchajcie, kolibry żywią się głównie nektarem, choć jedzą także wiele gatunków drobnych owadów. No i gra może mogłaby się tylko na tym zakończyć, bo już jest fajna, prawda? Tak. A przecież zagrywamy karty na planszę. Im więcej kart zagramy do jednego rzędu, tym mocniejszą akcję wykonamy z tego rzędu, a na dodatek potem wszystkie ptaszki, które wcześniej zagraliśmy, dadzą nam jakieś bonusy w postaci akcji, które na nich są zaznaczone. Więc jest to bardzo kombogenna gra, w której naszym zadaniem jest rozbudowanie naszego tablo kart, które jest nie tylko piękne, ale dodatkowo jeszcze skuteczne. Ciekawostką jest to, że jeśli wam się wydaje, że jeśli... O, ten ptak to jest tyran różany, ale fart, nie? Wziąłem tutaj 10 kart, żeby pokazać i tak dalej. I to jest na przykład tak, że on daje dużo punktów, ale jeśli myślicie, że fajnie go mieć w swoim tutaj na swojej akurat łące, to wcale nie, dlatego że jak go odpalicie, to wszyscy gracze otrzymują jednego robaka z zasobów. To znaczy, że dajemy coś innym graczom, a wiadomo, że nie o to chodzi, żeby pomagać innym, tylko bardziej sobie, prawda? I trzeba sobie zaplanować tak te karty, żeby te ptaki, które dają bonusy innym graczom, zagrać później. Albo później, albo nawet wcale wybierając jakieś. Albo rzucać karty. Słuchajcie, w grze występują przepięknie wykonane jajka, które mają różne kolory, przez co nasza plansza mieni się tymi jajeczkami, a na razie kolory nie mają znaczenia. Jest to zrobione tylko po to, żeby gra cieszyła oko, żeby powodowała, że nie tylko rozgrywka będzie satysfakcjonująca, ale jeszcze będziemy z niej czerpać prawdziwą ucztę dla oczu. Uciekł gdzieś, ja zupełnie nie chcę teraz mówić. Cały czas ta gra jest rozgrywana na sąsiednim stoliku, to nie mogliśmy pokazać tej budki, która jest takim dice tower. Tak, to jest karmnik dla ptaków, do którego wrzucamy kości z pożywieniem i z niego również pobieramy dzięki tym, oddaję wam za dwie. Tak, dzięki tym, że tonikom możemy zagrywać karty ptaków do siebie na planszy. Słuchajcie, jest to zdecydowanie bardzo eleganckie euro. Już tak chciałem podsumować, bo nie będziemy to wszystkich niuansów opowiadać. Oczywiście, jasne. O tym będę wam opisywał w czasie pokazywania zdjęć, jakieś tam takie triki, takie smaczki, wiecie, mechaniczne. Gra jest w mojej ocenie, bo ty już to grałeś bardzo dużo razy i już... kilkanaście razy zagrałem. To jest taka, że my w zeszłym roku po prostu ją testowaliśmy, więc my graliśmy na prototypach i grało się bardzo fajnie, mimo tego, że nie widzieliśmy, jak to pięknie będzie wyglądało. Grę zagram już w piątek, bo mój kolega kupił, zresztą Adam też pewnie będzie miał. Jest to na pewno taka gra, że
trzeba bardzo pomyśleć, ale jest bardzo łatwa tak naprawdę. Tak, mechanicznie masz do wyboru jedną z czterech akcji. W związku z tym... Właściwie jedną z dwóch. Tak, z czego trzy są praktycznie tożsame, jeśli chodzi o ich strukturę. Więc nawet ja sobie dawałem radę z wytłumaczeniem. Uwaga, słuchajcie, nawet Tomek to zrozumiał. O godzinie 21.30 w Mandragorze. W Mandragorze. Wielka, pozdrawiamy cię. Pianka, tak, którą robisz, jest dużo lepsza od pianki, którą robi twój mąż. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ograło nas Wojtek strasznie. Graliśmy w 5 osób. Dłużyło się momentami, bo pod koniec gry, wiecie, już macie te kombosy, łańcuszki poukładane i to jest naprawdę... Każdy chce tam wycisnąć jeszcze z tych gniazd ptaszków. Zapomniałeś jajek powiedzieć, że dlatego się nam dłużyło, że ty bardzo długo myślałeś nad swoimi ruchami, bo my to robiliśmy myk, 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 a ty faktycznie tak. No bo tak, ja walczyłem o niebycie ostatnim. Byłem czwarty, no to gra mi się bardzo podobała. Dostałeś jest to... w prezencie od mojej żony fakt, tak, że nie byłeś ostatni. Jest to taka gra, moi drodzy, że są chwile, kiedy żałuję, że nie mogę zagrać w konkursie Rebela i na kto wygrywa. Bo jest to tak, tak dobra gra i zdecydowanie to jest najlepsza gra. Zaraz, ustaliliśmy, że te gry wygrają moje córki. Dobrze pamiętam? Wiesz, to właśnie w tym momencie straciliśmy 5000 subskrybentów. Niestety one nie mogą grać, słuchajcie. Są jakieś przepisy wewnętrzne, które żartujemy sobie, oczywiście pracownicy Rebela i koledzy najbliżsi moi z ekipy nie mogą grać, nie grają. No i no, wiecie, chodzi o to, żeby nie było jakichkolwiek cienia podejrzeń. No dobrze, na skrzydłach muszę powiedzieć, że jestem przekonany, że to będzie wielki sukces wasz. To się prawie skończyło w naszym magazynie przed rozpoczęciem sprzedaży, więc chciałem, to będzie dobrze. Moje kolejne pytanie było takie, czy nie zrobiliście tego za mało i od razu dostałem odpowiedź. Tak, zanim, zrobiliśmy tego za mało. Dokładnie.